tu jaki wyblakły bitcoin. Ktoś go próbował nawet zdrapać, ale się nie da, bitcoina się nie da łatwo zdrapać. No i to zrozumiał nawet pan Putin. Wilkowi odstrzelili ucho i mu krwawi. No nie wiem, niektórzy twierdzą, że to z powodu tego, że mówi, że dolara zabezpieczy bitcoinem. No szkoda mi wilka, no ale jednak wilk to wilk i ja tam za bardzo w przejście wilka na wegetarianizm nie wierzę. No ale dobra, niech mu będzie. Górnicy już przestali tak wyprzedawać. Ci pochwalimy trochę górników też. Ale no bitcoin to nie za dobrze też się dzieje tam, no bo węzłów ubyło o połowę. Połowa węzłów się wyłączyła na sieci. Słuchajcie, co to się dzieje? Więc jest trochę niepokojących wiadomości. Z kolei tam z Ameryków to są też dobre wiadomości. Powell mówi, że nie będzie czekał na inflację 2%, żeby pobawić się dalej stopami procentowymi, więc o tym będzie trochę. Już odcinek nagrałem, wiecie, tak sobie z głowy tu. Będzie o ruskich. Oni z kolei mówią, żeby to biznesy się rozliczały w bitcoinach i innych kryptoasetach, bo to nie ma co czekać na BRICS-y i inne tam. Będzie o tym. Pochwalimy górników, którzy trzymają bitcoina, bo są tacy. O panu Dellu będzie, słuchajcie. Pan Dell mówi, że bitcoin jest fascynujący. No i to jest dostęp, który jakoś tam, nie wiem, co on fascynuje się bitcoinem. Tam nic nie ma w tym. O Larrym Finku, szefu CEO BlackRocków będzie. Ten się nawrócił, przeprasza, był w błędzie. Uważa, że bitcoin to złoto. BlackRocki są numer jeden teraz w ETF-owych posiadaniach. Ponad 300 grubo tysięcy bitcoinów. Amerykańskie ETF-y 888 tysięcy bitcoinów sumarycznie. BlackRock na prowadzeniu. A wszystkie ETF-y ponad 1 000 000 bitcoinów. Też o tym dzisiaj będzie, słuchajcie. Też będzie o tym, że Niemcoszki wyprzedały się i słuchaj, prawdopodobnie masz więcej bitcoinów niż rząd Niemiec. Niemcoszki się wyprzedały, a pan Larry Fink kupuje, Mr. 100 kupuje, inne ETF-y kupują, a Niemcoszki nie. No jeden wielki cyrk, cyrk się kręci w Santa Monica, o tym będzie. Cyrki też na Alexanderplatz w Berlinie. No i cyrki w Warszawie, słuchajcie, mam trochę tutaj cyrkulującego bitcoina znalezionego na warszawskich ulicach, chodnikach, słupach i rynnach. O tym też będzie. I będą jeszcze inne tematy, których tu nie wspomnę, bo ma być to krótka zapowiedź filmu, ale będzie o bitcoinie, to wam gwarantuję, i będzie o tematach pobocznych. Miało być o czym innym, a wyszło jak zwykle film 87 o bitcoinie na drodze do 100 tysięcy dolarów. Zapraszam. To ci śmieszna sytuacja, że generalnie 20 minut filmu, które nagrywałem dla was z rana, robiąc sobie taki to miły spacerek po Warszawie o poranku w okolicach godziny 6, niestety nie zarejestrował dźwięku. No więc jest obraz, który w tej chwili będziecie widzieć w przyspieszonym tempie. A ja dogram to, co chciałem wówczas powiedzieć. No pewnie będzie to w zupełnie innej formie, bo jednak rano jest nie ten flow. No ale zorientowałem się, że z jakiegoś względu przy pierwszym cięciu dźwięk się w ogóle nie zarejestrował. No więc na wzmożonych obrotach. A potem będzie już normalnie, bo gro dźwięku się na szczęście zarejestrowało. No nic, nie poddajemy się. Poddał się najwyraźniej niemiecki rząd. Słuchajcie, ale to jest dobra wiadomość dla was wszystkich. Prawdopodobnie każdy z was, no albo większość z was, ma więcej bitcoina niż niemiecki rząd. Oni z 50 tysięcy bitcoinów na przestrzeni
nie wiem, tygodnia, dwóch, zjechali do zera. No najwyraźniej nie docenili tej mocy Bitcoina. No i byli tacy, co tu się obawiali, że Bitcoin tego nie przeżyje, ale jednak Bitcoin to przeżył, tak jak przeżywał inne tego typu akcje i przeżyje pewnie i Mt. Goxa. O tym za chwilę. Mt. Gox też będzie coraz mocniej pewnie zrzucał Bitcoinem. Natomiast tutaj tego Bitcoina od Niemcoszków z wielką chęcią przyjmowały między innymi ETF-y amerykańskie. No i słuchajcie, mamy bardzo duży powrót zakupowy, jeżeli chodzi o Amerykę. No, Ameryka nas tutaj ratuje od upadających bitcoinów niemieckich. Okazuje się, no tu zresztą, co widzicie na ekranie w tej chwili, to są w końcu raporty od pana HODL Capital, czy jakoś tak. HODL 15 Capital, który no, przez chwilę był na jachcie i tam do niego pisali: panie, czemu pan przestałeś publikować te informacje o tych ETF-ach, coś się pogniewał, albo w ogóle już przestałeś wierzyć w Bitcoina, czy co to? On napisał, że jest na jachcie bez zasięgu do internetu i tylko gdzieś tam sporadycznie coś sprawdza. No, tu mu pisali, tam widziałem w tweetach, ale to przecież Starlinka możesz sobie zainstalować, a ty co, tutaj nas tak zostawiłeś samemu i nie wiadomo, co się dzieje. No ale on powiedział, że wróci około 15 lipca, no i chwilę temu wrócił, odświeżył dane. No, okazuje się, że w międzyczasie mieliśmy trochę spadków oczywiście, jeżeli chodzi o posiadania amerykańskich ETF-ów, ale ostatnie tygodnie to są odkupywanie się. No i w tej chwili na ekranie powinniście widzieć, co tam się zadziało. Dane za 12 lipca, 316 tysięcy bitcoinów BlackRock posiada. Ten nasz Larry Fink, Larry, który myślał i wymyślił, że jednak kocha bitcoina, a nie, że go nie lubi, który uznał, że bitcoin jest fajowy, jest złotem i w ogóle jest zabezpieczeniem przed debasementem fiatowej waluty i w ogóle przeprosił i powiedział, że to był błąd. I ja chłopa lubię. 316 tysięcy bitcoinów w BlackRocku siedzi. Na drugim miejscu, wyprzedzony już dawno temu, Grayscale. 273 tysiące bitcoinów posiada. No i Fidelity, te powiedzmy sobie te trzy miejsca, to jest 170, prawie 7 tysięcy bitcoinów w posiadaniu Fidelity. No i sumarycznie, bo tych ETF-ów to jest więcej, to są te, co mają powyżej 100 tysięcy bitcoinów. Sumarycznie amerykańskie ETF-y mają taki ładny numer 888 tysięcy bitcoinów w posiadaniu, oczywiście swoich klientów, bo to nie ich, no ale kto wie, to może kiedyś będą ich, bo jakiś tam będzie powód, że jednak co tam, bla bla bla. No, w każdym razie 888 tysięcy bitcoinów w ETF-ach amerykańskich na 12 lipca. No i ten tydzień obecny też widzę, że raportowany jest inflow, więc ETF-y znowu zaciągają dane, ale dane bitcoinowe. Ale nie tylko Ameryką człowiek żyje. Przecież mamy ETF-y w innych krajach. Kanada, Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, Liechtenstein, Hongkong, Brazylia, Australia, no i jeszcze parę innych krajów, które też mają swoje ETF-y albo fundusze z podobnego typu produktami. No jakbyśmy dodali te wszystkie inne pasożyty, zjawiska, to mamy tutaj ponad milion bitcoinów w tej chwili. 1,051,000 bitcoinów właśnie w posiadaniu tych różnych ETF-owych no, wehikułów, tak? No bo tu niektóre się będzie nazywał ETP, czyli jakiś tam Exchange Traded Products. Większość są ETF-y. No ale generalnie jest to duża liczba rosnąca, tak? Czyli my mamy tutaj w zasadzie, jak patrzę ostatnie, no wiele tygodni, jak się patrzy na te wszystkie ETF-y globalnie, to są rosnące ich posiadanie.
A na ekranie widzicie, jak szukałem złota, które gdzieś tam w sejfach chyba jakiś nasz polski bank kupił, gdzieś chowa. No i tutaj tak chodząc sobie po tym mieście, niestety bez głosu, różne oczywiście abstrakcyjne dodatki do tych treści, które miałem do wypowiedzenia, padały. No ale może to i lepiej, no bo słuchajcie, teraz zrobię na przyspieszonym tempie coś, co było na wydłużonym tempie. No ale wracając do tematu, do naszych ETF-ów. Chwilowo były wypływ z Ameryki, ale to już się z powrotem zmieniło. No jest to zarówno dobra wiadomość, jak i zła wiadomość, no bo tym, że tam w tych ETF-ach jest tyle tych bitcoinów, też można byłoby się trochę martwić. Wspominałem o tym kilkukrotnie, a do tematu jakoś szerzej będziemy pewnie wracać jeszcze niejednokrotnie. No a teraz oczywiście dalej nas straszą tak zwanym Mt. Goxem, czyli Mt. Gox przesyła, czy zacznie wypłacać, już poprzesyłał na różne giełdy, no chociażby na Kraken, jakieś dziesiątki tysięcy bitcoinów, no i panie, co tu dalej z tym będzie? No pewnie część klientów będzie sprzedawać, niektórzy będą się radować z hodlowania, jeszcze inni nie wiadomo co zrobią, na pewno będzie się działo. Wydaje mi się, że przeżyliśmy zrzuty niemieckiego rządu, przeżyjemy też Mt. Goxowy powrót, no bo to chyba tak należy nazwać, taki comeback. Giełda, która upadła, teraz w końcu powstała, a w zasadzie nie sama giełda, ale środki dostają się do rąk klientów, no i część z klientów, będąc w olbrzymim proficie, na pewno będzie chciało ten profit zrealizować, należy się tego spodziewać, natomiast pamiętajcie, że mamy głód na rynku, tak mi się przynajmniej wydaje, no więc zobaczymy, jak to dalej się będzie rozwijać, na pewno są komentatorzy publiczni, którzy bardzo nam pomagają w tym, by bitcoinowa popularność rosła, więc ja się aż tak bardzo nie przejmuję. A wśród powracających komentatorów mamy Larry'ego Finka, CEO BlackRocka, największego funduszu inwestycyjnego świata, który mówi, że był w błędzie, bitcoin jest legalny, bitcoin to złoto, bitcoin to ochrona przed debasementem fiatowej waluty i powiedział, że się mylił wcześniej i ja człowieka szanuję. Wśród innych komentatorów mamy oczywiście prezydenta Trumpa, który powiedział, że jest wielkim fanem bitcoina i zabezpieczy dolara bitcoinem, no i oberwało mu się w ucho, na szczęście przeżył. Historycznie oczywiście mieliśmy takiego pana Lincolna, prezydenta, który chciał zabezpieczyć dolara złotem, też mu się oberwało mocniej w 1865 roku, a Kennedy'emu w 1963 roku. Ten chciał też Federalną Rezerwę zreformować i chciał nie bitcoina, tylko dolara zabezpieczyć srebrem, więc to się nie opłaca. Natomiast no, nasz tutaj pan Trump, wilk, no jaki jest, każdy widzi, będzie na konferencji w Nashville. Do zobaczenia. Więc jakiś czas temu indywidualista na swoim Twitterze retweetował, zresztą też puszczałem to dalej w świat, że bitcoinowy cyrk przyjechał do Santa Monica. Santa Monica, dla tych co nie wiedzą, w Kalifornii. No i tam przy plaży jest, no tam przebiegałem nawet, na filmie się pojawia taki wielki, jak to nazwać, karuzela? Karuzela! To ma sens dla bitcoina. Wielka karuzela, takie koło, taki diabelski młyn, o to chyba tak się profesjonalnie nazywa. On tam sobie stoi na tej plaży w Santa Monica, bardzo przyjemne miejsce. Od dawien dawna i na nim takiego bitcoina wielkiego osadzili i ten bitcoin się, no chyba jest, nie wiem czy tam są poukładane jakieś elementy, że to się składa w takie logo, czy też go, chyba projekcja można tą kole była, no w każdym razie mi się kręci ten bitcoinowy cyrk razem z tym diabelskim młynem. No i trochę ten cyrk faktycznie przyjechał do Santa Monica, do Stanów, mam wrażenie czasami. No bo tu najpierw, że na tak, potem, że na nie i nie wiadomo w którą stronę. Wszyscy zmieniają zdanie. Ale no to jest rzeczą ludzką zmieniać zdanie. Santa Monica, zawitał tam bitcoinowy cyrk. Teraz w Niemczech też ktoś ostatnio, to już takich troszeczkę tych takich, no bo to w sumie dzisiaj taki update wychodzi z tych rzeczy, co poczytałem w internecie i niektóre są, jak widzicie, takie
takie znaczące, a inne są takie pierdoły, jak ta z cyrkiem Santa Monica. Jakbyście chcieli do tego cyrku wejść, to zapraszam na Twittera. Ja to tam te wszystkie rzeczy, które dzisiaj tu omawiam, ja ich nie będę wklejał na film, bo to bym się narobił, a to leniwy jestem zwierzę. Natomiast wszystko to znajdziecie na Twitterze. Takie tu rymy w stylu Majka. No i słuchajcie, jak Majka wspomniałem, to mi się jeszcze jeden temat tutaj kojarzy. Ja omawiałem różne wskaźniki. Mówiłem tam, że te wskaźniki zawiodły wszelkiej maści. Przecież i Kowalski Indicator, i Garncarz Indicator, i Zao Indicator. Wszystkie wskaźniki zawiodły. Ale ja głupi. No głupi, no bo po prostu podstawowy wskaźnik, który śledzę na bieżąco, nie zawiódł. Nie zawiódł. No i tu szacunek naprawdę dla Majka. Wachlarz Satoshowa wskazuje cały czas poprawny kierunek, tak mi się wydaje. Jak ktoś by jakiś kierunek chciał śledzić, to u Majka. No wachlarz Satoshowa. Majk robi naprawdę dogłębne analizy. Więc są indykatory na szczęście, które nie zawodzą. I to jest piękne, to jest naprawdę piękne. Że można się gdzieś oprzeć na jakichś fundamentach. Bo już szukałem, naprawdę szukałem przeróżnych źródeł. Jednak szukajcie, a znajdziecie, jest w mocy, no bo znalazłem. Nawet cały czas był obok ten wachlarz Satoshowa. Mike Satoshi Indicator działa. I naprawdę mówię, że działa, to nie, myślicie, że ja tu sobie coś znowu ironizuję, nic z tych rzeczy. Naprawdę działa. No i tylko należy się dokładnie przyglądać, co Mike robi. Zobaczyć kierunek kresek, zobaczyć spójność tego, co Mike rysuje. Tam nie ma, że jest raz tak, raz śmak. Nieważne, w którą stronę zawieje. Dzisiaj płaczemy, że umiera bitwę. Dzisiaj potem, że odkupujcie ludzie, bo będzie szedł w górę. Nie ma jak chorągiew na wierzch, nie w wietrze. Tylko ten wachlarz wachluje cały czas w poprawną, moim zdaniem, stronę. Jest dogłębnie wyrysowane kreski są. Kto wie, ten wie. A kto nie wie, to radzę po prostu się z tym wachlarzem Satoshowa zapoznać. Jak wejdzie na YouTube'a, na kanał Majka. Nie wiem, czy jeszcze na bieżąco robi te analizy, bo dawno nie zaglądałem na YouTube'a, ale wpiszcie wachlarz Satoshowa, Mike Satoshi, YouTube'a i znajdziecie. Szukajcie, a znajdziecie. No i do tej pory w zasadzie można... Mike to rysuje, nie wiem, Mike powiedz, jeżeli słuchasz, jak długo to rysujesz? 2 lata, 3 lata, 4? Ale jakby przyłożyć tą samą metodykę do początków Bitcoina, to ten wachlarz, słuchajcie, sprawdziłby się od 2009 roku. Od samego początku, kiedy tam pierwsze jakieś możliwości notowań i analizy były. No więc są fundamentalne indykatory, którym można zaufać. I to jest piękne, słuchajcie, to jest piękne. Ale też nie ślepo, pamiętajcie. Wiem, że jest to powiedzenie, żeby tam ufaj, nie weryfikuj. Oj, ale balizów. Ale jednak nie tak ślepo, no. Ufaj, nie weryfikuj aż tak bardzo, ale troszeczkę weryfikuj. Ja to tak zmodyfikował to powiedzonko. No ale wracając do tych aktualnych, bo ich jest trochę, tak jak mówię, wyszedł mi dzisiaj taki trochę spontaniczny, spacerowy, poranny, środowy docinek aktualności. To Niemcy też projekcje zrobili, nie wiem kto tam w sumie, ale to mi przypominało tą wieżę telewizyjną w Niemczech, w Berlinie, na Alexanderplatz i tam też Bitcoin. Po tej wieży poleciał do góry
Amerykanie mają swój cyrk na Santa Monica, Niemcy swój cyrk. U nas w Warszawie to chyba zrobiła ekipa od Bitcoin Film Festu. To była projekcja na Pałacu Kultury. No i tam na Europejskim Banku Centralnym była projekcja, więc to są takie drobne rzeczy, które cieszą. O, chyba była na Times Square w Nowym Jorku swego czasu. Wszędzie, gdzie tam się da trochę tego Bitcoina pokazać. Dla niektórych to może być takie otwarcie oczu. Takie dosłowne, no bo jak porazisz kogoś tą pomarańczą, no to on może na początku nie zatrybi. Przy drugim, trzecim porażeniu może zacznie coś śledzić. W pewnym momencie coś tam zacznie eksplorować. Więc to nie jest takie tylko pokazywanie obrazków. W tym jest coś więcej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak samo jak z tym wachlarzem Satoshowa, to nie jest tylko rysowanie kresek. W tym jest coś więcej, ale trzeba umieć się wpatrzeć. Wracając do tych aktualności już takich troszeczkę poważniejszych. Czy poważniej? Wszystko jest poważne, ale górnicy, słuchajcie, zaczęli troszeczkę więcej to sprzęt. Pamiętacie, jaki rozpacz miałem? Jeszcze byłem wtedy w Dolomitach. Rozpacz była, że nam się hash rate posypał. Leciał w dół. Górnicy kapitulują. No, ta kapitulacja trochę ustępuje. Górnicy, chyba oni zobaczyli coś, czego wcześniej nie widzieli i część z nich zaczyna włączać te swoje sprzęty. I ten hash rate tam już znowu zaczyna odbijać od tych spadków, które no były dosyć mocne. One jakby dorównywały tym spadkom ze grudnia, stycznia 2023. Hash rate, czyli ten, jak powiedzieć, ten, no, upraszczam dla osób, którzy będą wtajemniczać, ta moc obliczeniowa tych parek, które tam z tymi puzzlami bitcoinowymi walczą. To jest tam hash rate. Kiedyś to wytłumaczałem w konkretnym filmie, co to oznacza. Nie będziemy ci w to wchodzić. Ci górnicy z tym hash rate'em zaczynają troszeczkę wracać do normy. I pod 590, coś blisko 600 egzahaszy mamy, na sekundę mamy z powrotem. I mój indikator mówi mi, że możemy mieć jeszcze w najbliższym czasie ATH na tych hashrate'ach. No ale co to tam, Andrzej Indicator jeszcze nigdy nie został oficjalnie opisany i skonstruowana myśl jakaś filozoficzna wokół niego, więc nie będę was tutaj też w tym zanudzał. Natomiast jest i tu na poważnie, znowu wszystko jest na poważnie. Niepokojąca jakaś wiadomość. Jak na razie nie ustaliłem sprawcy. Spada nam w tej chwili ilość węzłów. I to nie tam, że o jeden węzeł, ale tak prawie, że o połowę. No już tam w tej chwili sprawdziłem sobie na BitNotes 9000 węzłów. Gdzie się podziały te węzły, ja pytam. Podobnie zniknęło jakaś tam paczka węzłów tych niepublicznych, tych w torze. Gdzie te węzły? Połowa węzłów poszła? To nie jest dobre. No ale to na poważnie, to nie jest dobre. Coś się dzieje. Ale nie wiem co, no nawet James Lopp, który tam to wszystko bada i też go tu cytowałem nawet bardzo obszernie w niektórych filmach, nie ustalił jeszcze sprawcy. Jednego węzła. No to tak, 2, 5, jakby ktoś wyłączył. No ale tu wyłączyli całą siatkę węzłów. Tu było w pewnym momencie 18 tysięcy, 19 tysięcy. Wbijaliśmy już, miał być rekord, 20 tysięcy publicznych węzłów. A tu... pyk! Poszło? Połowa. No, to jest niedobre. No węzły, jak wiecie, albo jak nie wiecie, to już wiecie, są bardzo ważną częścią sieci, która zabezpiecza tego Bitcoina, bo oni nie tylko przesyłają te wszystkie rzeczy, bloki, transakcje, ale też weryfikują siebie nawzajem. Też weryfikują
górników są punktem dostępowym dla walletów i innych miejsc, które potrzebują mieć informacje o Bitcoinie. To jest zarówno punkt dostępowy, który nam informacje o Bitcoinie daje na świat, ale jednocześnie taki punkt zaufania, który weryfikuje całą tą sieć. Inne węzły górników i wszystko, co się tam dzieje. Czy jest zgodne z protokołem, więc mamy ich nagle dużo mniej, to niedobrze. No i będziemy dalej do tematu na pewno wracać. Dzisiaj tylko sygnalizuję, Houston, mamy problem. Zwłaszcza, że może ktoś tam, właśnie, bo ja to czasami lubię nagrać, ja nie znalazłem, a dzięki temu, że tu trochę was jest, to ktoś coś wykminił, ktoś coś znalazł, więc jak znaleźliście informacje, z czym to jest związane, prawdopodobne informacje, pewne informacje, jakiekolwiek tam, no to dawajcie znać. Ja będę się dalej tym tropem posługiwał. Jameson Lopp coś tam twierdzi, że no być może jakiś pakiet, w oparciu o który węzły były instalowane, mógł mieć jakąś tam dziurę, no i ktoś znalazł jakieś vulnerability, jakie takie skomplikowane słowa, jakąś dziurę w tym wszystkim, jakiś słaby punkt, no i jakby zaatakowawszy, czy albo mógł być babą po prostu w czymś, wyszedł naturalnie i tu część węzłów zaczęła się zachowywać w sposób nieprzewidywalny i w związku z tym reszta sieci, która nie korzystała z tego pakietu, zaczęła traktować te węzły jako obce i je wykluczyła. Jakiś tego typu scenariusz, że aż tyle naraz, no bo tam spadek o 3, 5, 10% byłby na logikę uzasadnialny, bo takie spadki były, ale spadki tam rzędu kilkadziesiąt procent w krótkim czasie, to musiało się coś masowo wydarzyć. No i ja nie wiem, co to się wydarzyło, ale widzicie, co człowiek wyjdzie z jednej opresji, tutaj hash rate spadające i kurs Bitcoina spadający, to się kolejne pojawiają. Hash rate odbijają, kurs odbija, to teraz węzły muszą wycinać nam te numery. Takie ładne są zabaweczki. Ale nie mają nic z Bitcoinem. No i znalazłem dla was Bitcoina, no bo wśród zabawek nie ma, to w ogóle jest tylko na jakichś, jak zwykle, albo śmieciowiskach, albo na rynnach. Co to jest w ogóle? Czy my się doczekamy? A nie, był przecież na Santa Monica, był. W Niemczech był, no na różnych tam ECB, no był też, no ale w Warszawie, a był na Pałacu Kultury, no ale widzicie, na rynnach też jest. A ten, co na śmietnisku pokazywałem, przyklejony, fix the money, fix the world, czy jakoś tak, to było na parkingu w Niemczech. Czy nie tylko na Alexanderplatz. No ale jeszcze wypadałoby wyróżnić. Wyróżnienia to dobra rzecz. W szkole wyróżniają, Andrzej też wyróżnia. Wyróżnienie dostają górnicy, którzy zgromadzili jakiś w miarę zacny zapas Bitcoina. No, oczywiście mowa o publicznych górnikach, tych, których jesteśmy w stanie te informacje zweryfikować, bo je raportują. No i tutaj prowadzi Marathon Digital. 18,5 tysiąca Bitcoinów nachomikowali. No bo to są maratończycy. No już dużo jest. Marathon Digital. Mają więcej niż Niemcoszki. To dużo więcej. 18,5 tysiąca Bitcoina to, panie, nie jest mało. A jakby się nazwali Ultra Marathon Digital, to nie mieliby 18 tysięcy, ale 180 tysięcy. No ale może kiedyś. Chociaż mogą mieć trochę problem z tym, żeby dogonić tych największych. Riot 9300 na drugim miejscu są. Hut 8 na trzecim miejscu 9100 i CleanSpark
Na czwartym miejscu 6600. A tam pozostali już mają po kilka tysięcy. Nie będziemy ich za 2000 wyróżniać, ale w Twitchie też to dostaniecie, że jesteście zainteresowani. No więc niektórzy górnicy Bitcoina kopią i go nie sprzedają. Dlaczego? Właśnie, już powinni skapitulować. Warto obserwować, kto kapituluje, a kto nie kapituluje. Wydaje mi się, że w tych górnikach to będą przetasowania takie, że no oczywiście część skapitulowała, swoje bitcoiny sprzedaje, koparki odłącza. Część próbuje się trzymać, czyli no podłączało może koparki, może szukają tańszego prądu, może mają trochę zapasów, wyprzedają je, ale jeszcze próbują coś z tym biznesem zrobić. Część z nich w ostateczności skapituluje, a część wyjdzie z tego. No a ci, którzy skapitulowali i mieli jeszcze jakiś w miarę sensowny sprzęt, zostaną w całości lub po sprzęcie odkupieni przez tych, co mieli zapasy. Przez te maratony, rioty i inne takie. No więc to też dalej sobie obserwujemy. No i na tą chwilę, jak wspomniałem, odbicie hash rate'u widać, co myślę, że właśnie jest związane w części z tym, że część górników te kopary sobie z powrotem podłącza, bo kupili od tych, co to im się zbankrutowało. Albo stracili po prostu płynność. To jest jeden z takich fundamentalnych czynników, którym myślę, że warto patrzeć. No, drugie wspomniane węzły też warto patrzeć, ale na razie brak danych. Ja nie mam danych, no apeluję. Powiedzcie, ludziska, kto z was odłączył swój węzeł i dlaczego? No, jak tutaj przyznajemy ordery, no to jeszcze ordery należą się też dla Mr. 100. To ten tajemniczy ktoś, kto w takich paczkach po 100 bitcoinów albo wielokrotność 100 bitcoinów kupuje. Nie wiadomo chyba jeszcze, kim on jest. Kim bądź czym. No ale też już trochę nakupił. Trochę, oho, 71 tysięcy bitcoinów Mr. 100 nakupił też między innymi ciesząc się wyprzedażami, które robił dla niego niemiecki rząd. Przypomnę, że niemiecki rząd te 50 tysięcy bitcoinów skonfiskowali tam jakichś nielegalnych akcji. No i zamiast sobie dłużej potrzymać, to oni wyprzedają się. Może i dobrze, nie wiem, może i dobrze. To śmierdzące to jest potem, by ich ECB objechał, że co to tutaj trzymają, taki śmierdzący pieniądz. Nie takie to. Fiaty trzeba trzymać, a nie bitcoiny czy złoto. Dzisiejszy film w ogóle miał być o tym, ale to już się zrobi osobny film. Fiat, złoto, bitcoin. Podobieństwa, różnice. No i w kontekście też charakterystyki pieniądza, który z nich jest w czym mocny. Bo słuchajcie, bitcoin nie jest najmocniejszy we wszystkim. Jest w wielu rzeczach mocny, ale no trzeba przyznać, że fiaty będą mocniejsze w czymś i złoto też będzie w czymś mocniejsze. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, charakterystyki pieniądza. No i do tego to wrócimy. To tylko taka zapowiedź, o czym miał być dzisiejszy film, ale tym nie będzie. Z innych pociesznych informacji to Jeremy Powell został przyłapany na wypowiedzi, tak to ten z Fedu, zabawnej wypowiedzi, która sugeruje coś. I on powiedział tak, że jeżeli Fed miałby czekać na to, że inflacja w Stanach Zjednoczonych spadnie poniżej 2%, to musielibyśmy czekać zbyt długo na cięcie stóp procentowych. No i tutaj takie dwie rzeczy. Musielibyśmy czekać zbyt długo, czy w nieskończoność? Dobre pytanie. Czy są tutaj tacy, którzy wierzą, że inflacja w Stanach Zjednoczonych
dojdzie do 2% jeszcze po tym masowym dodruku, który się wydarzył. Chyba musielibyśmy czekać faktycznie zbyt długo i niektórzy mogliby się nie doczekać. No, oczywiście doczekanie jest, no bo to byłby taki sygnał, że no, można obniżać stopy procentowe. No bo, no ale tego się nie zapowiada. Nie zapowiada się, żeby Fed chciał czekać na tą inflację ze stopami. No i zapowiada się, że będą zatem te stopy procentowe ciąć prędzej. No i co to znaczy prędzej? Czy jeszcze w wakacje? Nie, chyba nie. Po wakacjach? Może. W tym roku? Strzelałbym, że na pewno. No ale co tu? Nie, o Bitcoinie miałem mówić, a tu... No ale mówiłem, że Fiat. Bitcoin Gold. To trochę to się wszystko łączy ze sobą. No, jeżeli teraz jest tak, że dzisiaj zastejkowanie USDC... Nie, USD. To stejkowanie USD jakieś tam procenty są. No i teraz jak oni będą ciąć stopy procentowe, no to co, jak wam staking ktoś obniża nagrody za staking, yield, jak to się mówi, za staking, to co? To szukacie lepszych asetów, gdzie ten staking jest zdrowszy. Wyższy oczywiście. Jakiegoś innego shitcoina. No i to ogólnie może oznaczać odpływ zainteresowania od dolara. Czyli ludzie, którzy mają dolary, będą szukać, co z tymi dolarami zrobić, bo staking już dolara nie jest tak dobry. No i zwyczajowo część z nich pójdzie właśnie w inne klasy aktywów. Oczywiście część ludzi stwierdzi, dobra, to ja pierdzielę tego dolara, kupię sobie nieruchomość. Inni powiedzą, ja pierdzielę tego dolara, kupię sobie złoto. A część historycznie mówi, ja pierdzielę tego dolara, kupię sobie bitcoin. To po co tego bitcoina kupować, jak na bitcoinie staking 0% jest? No właśnie, to jest ta dziwna grupa ludzi, która chyba nie zrobiła dogłębnie researchu. Kupuje bitcoina, mimo że tam staking jest 0%. Bo oni głupkowato sobie myślą, że bitcoin znowu pójdzie to the moon. Może historycznie szedł to the moon, potem spadał z moona, potem znowu szedł to the moon, potem znowu spadał z moona, potem znowu szedł to the moon. W międzyczasie był setki razy grzebany, że to już finito. To nie znaczy, że to powtórzy kolejny raz. To nie jest odpowiedzialne, żeby uciekać z dolara do bitcoina. To jest bardzo nieodpowiedzialne. Bo nikt, a zwłaszcza ten tajemniczy gostek Satoshi Nakamoto, nie dał nam tutaj takiej gwarancji, że Bitcoin pójdzie to the moon. No ale jakby tak bywało w historii, że gdy te stopy procentowe Fed obniżał, no to wariaty się rzucały na Bitcoina, myśląc, że on pójdzie to the moon. No i niejakoby trochę samospełniająca się przepowiednia sprawiała, że Bitcoin szedł to the moon. No i tam w Fedzie to oni tutaj trochę chcąc, nie chcąc mieszają w tym świecie na plus, na minus. No i teraz taka zapowiedź Jeromego Powella sugeruje, że on chce coś namieszać na plus. No poczekałby chłop na tą inflację 2%, a nie się będzie śpieszył. Nie ma co podejmować zbyt pochopnych decyzji z tym dolarem. No ale to już taki komentarz na boczku. No i jadąc dalej, a tak trochę z indikatorami teraz. Michael Dell, założyciel i CEO firmy Dell, tego giganta od komputerów. Miliarder, którego tam net worth idzie. Już kiedyś nagrywałem niedawno o tym, ale pamięć. Chyba 100 miliardów dolarów. No to gruba w każdym razie. On się tym bitcoinem tam coraz mocniej interesuje. Myślę, że to jest tam kwestia czasu, jak się przyzna do tego, że I am Mr. M na przykład. Nie, Mr. 100. Ale musi dojść do... Myślę, że musi dojść do 100 tysięcy bitcoin.
się przyzna ten ktoś, kto jest tym misterem M. Być może to jest pan Dell. Ale nie, pewnie nie, pewnie ktoś inny. No w każdym razie pan Dell tej też ostatnio jako wpływowa osoba, przedsiębiorca, miliarder, gruby miliarder, pomaga trochę przyciągać uwagi do Bitcoina. No i on powiedział, że Bitcoin is fascinating. Fascynujący. Ja nie wiem, co w tym Bitcoinie jest fascynującego. Te nudne to takie. Można przechowywać, można przesłać. Nic więcej z tym za bardzo się nie da zrobić. Stejkować nawet nie można. Więc co w tym Bitcoinie jest takiego fascynującego, to ja nie wiem, no ale dlatego Della najwyraźniej coś jest fascynującego i on to powiedział w odpowiedzi właśnie na pana Jeromego. Nie, nie na tym, co ja gadam. Na Larry Finka, na tego z BlackRockowego. Jak BlackRockowy się nawrócił, Larry Finki powiedział, że on się pomylił co do Bitcoina i że Bitcoin to złoto jest, że Bitcoin to jest ochrona przed debasementem fiatowej waluty i w ogóle, że już teraz będzie wierzył i postanawia się poprawić, więcej nie grzeszyć. No to na tą wypowiedź giganta, czyli CEO BlackRocka, inny gigant, czyli założyciel i szef i miliarder Della, powiedział, że Bitcoin jest fascynujący. No w tym zakresie tak, jeżeli potrafi nawrócić kogoś, niewierców, niewiernych, no jest w pewnym sensie fascynujący. No i teraz dla pana Putina też jest fascynujący. Chociaż ten to ja nie wiem, czy jest fascynujący. No ale on też. Znaczy on o krypto. On chyba jeszcze nie zrozumiał do końca. Ale o krypto prawi. Tu jaki wyblakły Bitcoin. Tutaj go próbował nawet zdrapać, ale się nie da. Bitcoina się nie da łatwo zdrapać. No i to zrozumiał nawet pan Putin. Rosyjski bank centralny powiedział, żeby rosyjskie biznesy jako odpowiedź na sankcje, to że tam nie można się rozliczać z innymi zagranicznymi biznesami. Oni sami oczywiście tam BRICS-em pracują i kto wie, być może w tym BRICS-ie też kawałek Bitcoina wejdzie. Ale on powiedział, że w tak zwanym międzyczasie, póki te sankcje są, żeby biznesy z innymi biznesami się mogły rozliczać, to żeby korzystali z Bitcoina, kryptowalut i innych cyfrowych aktywów. Tak powiedział. Bo te są niecenzurowalne, czyli nie da ich się zdrapać ze słupa. Ale trochę ktoś zdrapał tego Bitcoina. Kawałek zdrapał, to jestem zaniepokojony tym. No bo jednak mówią, że jest tamper-proof, censorship resistant, ale nie całkowicie. Widzieliście, nagrałem przed chwilą, są ewidentne ślady na to, że kawałek Bitcoina ze słupa ktoś zdrapał. Więc ja do końca nie jestem przekonany, czy on jest na tą cenzurę, próbę wymazywania odporny. Nie ma niezbitych dowodów, przynajmniej tak mi się wydaje, trochę zmienił kolor, a trochę został zdrapany. I to nie jest już ten sam Bitcoin, słuchajcie, to nie jest ten sam asset. No ale dobra, no jakby jest lepszy niż inne rzeczy, które znamy w tym zakresie. I ruskie to zrozumiały. No i ten wątek myślę, że też się będzie dalej rozwijał. Tak mi się przynajmniej wydaje, z tych BRICS-ów całych. A to taki tylko krótki epizod. Rosyjski bank centralny mówi, rozliczajta się tam narody z innymi narodami przez kryptowaluty i inne aseta, póki my nic lepszego nie wymyślimy. No. Powiedział, że akcent mam podobny do Majka Satoshiego. No tak, no jak się ogląda wachlarz Satoshowa, to można przesiąknąć. Ale daleko mi. Z innych dość byczych zapowiedzi, no to 65 miliardowy gigant płatniczy Stripe
zapowiedział, że Europie da możliwość płacenia bitcoinem. No, też się w tą stronę skłaniają. No to jest duża rzecz, jak wejdzie. No tam zapowiedzi, to już żeśmy nieraz słyszeli, a potem się okazuje, że jednak muszą odpowiedzieć, no ale zapowiedzieli. Na razie obserwujemy dalej, co się tutaj z tym będzie działo. No. Ja myślę, że po Lightningu spokojowo, no jak Salwador płaci wszędzie, no to co? My sobie w Europie nie możemy popłacić trochę Stripe'em? No nie jako prawnym środkiem płatniczym, ale uzupełniająco dla innych płatności. Tylko pytanie, kto by to zrobił? Znaczy, kto by płacił, słuchajcie, na tym etapie? Ja bym się naprawdę sam mocno zastanawiał, czy bym to robił. No nie powiem. No do tych płatności to ja z Bitcoina nie korzystam. Nie chodzi o to, że nie da się szybko, tanio, bo mamy Lightninga i to się da. Ale raczej myślę o akumulacji niż o dystrybucji, a jest to forma dystrybucji. Zdarzyło mi się dokonać kilku transakcji, ale to raczej są symboliczne. I myślę, że właśnie w tym zakresie, czyli to jest też w pewnym sensie sianie adopcji, tak? Jeżeli nawet tam, no ja może nie powinienem tak mówić, że tu nie płacę Bitcoin, no ale taka jest prawda, co ja będę was ściemniał. Ale mam kiedyś zamiar się poprawić i więcej nie grzeszyć. Kiedyś, ale jeszcze nie teraz. Mi trochę szkoda dystrybucji robić. Ale taka, na poważnie mówiąc, no to jest trochę tak, że postanowienia noworoczne jakieś zapadną w tym temacie. I wydaje mi się, że z punktu widzenia szerzenia adopcji, no to warto przynajmniej pytać o to, czy gdzieś można zapłacić Bitcoinem, a jak się da, to już trzeba wtedy zapłacić. I to chyba w tą stronę by trzeba było zacząć wiosłować. No. Tak mi się wydaje. Ale nie duże rzeczy, tylko takie właśnie drobne. Tam tak umowna kawa, w restauracji zapłacić, nie wiem, jakiś bilet gdzieś, może czasem jakąś wycieczkę opłacić w ten sposób, jakiś przelot, czy coś takie. Nie żeby zaraz, no po prostu żeby to... A zwłaszcza w takich kontaktach ludzkich. Idziesz do restauracji, siedzisz, pytasz, czy można, no nie można, to państwo się zastanówcie, że można by się dało kiedyś w przyszłości. Idziesz kupić bułki i chleb, też pytasz, czy można Bitcoinem. I to będzie w ten sposób taka trochę presja, tak jak sama jak idziesz i płacisz gotówką w sklepie, no to pokazujesz, że ona jest potrzebna. No ale to od którego Stripe'a trochę odszedłem, to Stripe będzie dawał takie możliwości w Europie. Nie tylko ruskie dla biznesów, ale i w Europie. I to jest dobra rzecz. Dobra. No ale żeby nie było tak, nie samym Bitcoinem człowiek żyje. No i są tam jakieś mniej lub bardziej potwierdzone przecieki, że 23 lipca, czyli odliczamy minuty, już za chwilę, 3 ETF-y w końcu wejdą, będą notowane ETF-y na Ether. Tak jak Bitcoin, SEC zatwierdził, tak Ethera zatwierdził, tam jedne papiery przepchnął, innych papierów jeszcze czekamy na podpis, no i jak poprzepycha wszystkie papiery, a jest to w tej chwili już kwestia nie czy, a kiedy, no to będzie startowanie tradowania Etherem na amerykańskich giełdach w formie ETF. No i to będzie właśnie, czy to będzie zniszczające dla Bitcoina, czy wręcz przeciwnie. Właśnie, dajcie znać, co wy sądzicie. Czy to jest tak, że w takiej sytuacji to atencja pójdzie na Ether i ludzie sprzedadzą Bitcoina, żeby kupić Ether? Też wręcz odwrotnie, przyniesie to popularyzację całej branży. A może wręcz przeciwnie i będzie kupuj plotki, sprzedawaj fakty i jakby jak już to wejdzie, to wszystko runie. Jak to może być? No bo te ETF-y na Ether to takie trochę wybrakowane, bez stejkowania mają być, więc
Nie wiem, czy to ktoś się tym zainteresuje. Nie wiem, nie wiem. No i zobacz, w ramach śledzenia adopcji... Idę. Cielec. No i widzę. Dobrze widzę. Ether zaprzyjaźniony z Bitcoinem. No to może nie będzie tak źle. Ludziska. Co wy sądzicie? No i taka to ci luźna rozkmina na tematy wszelakie. Pamiętajcie, że to były luźne wywody człowieka, któremu dzisiaj jeszcze słońce aż tak bardzo nie przygrzało, bo wyszedł z rana, żeby właśnie mu nie przygrzało. Ale jednak jest to moja opinia. Tutaj w tym świrowanym mózgu takie różne myśli chodzą i Andrzej to wypluwa z siebie. Niektórzy powiedzieliby, że wyrzyguje. Na niektórych biegach faktycznie tak jest, jak biegnę. No i to na pewno nie są żadnej maści porady na słońce, maść na promienie przeciwsłoneczne, żeby nas... Ja lubię, witamina jest potrzebna ze słońca, więc tu nie ma takich porad, które by były natury jakiejkolwiek, finansowej, inwestycyjnej, rolniczej, sportowej, czy też związanej z dbaniem o urodę na skutek przyjmowania promieni słonecznych. Luźna wykminka, taką dzisiaj zobaczyliście. Mam nadzieję, że to jest jasne dla wszystkich, że było to pół żartem, pół serio. No i do następnego. Cześć!